Witam Państwa. Dzisiaj będziemy uczyć się kolędy Jezus Malusieńki. Możecie Państwo znaleźć kilka nagrań na YouTubie, również z harmonijką i stawami, ale pomyślałem, że bez tego utworu, bez tej kolędy mój poradnik, mój cały tutorial byłby może niepełny. Kilka uwag na temat jak go gramy, bo czasem to, co jest w nutach, nie jest równoznaczne z tym, co przyzwyczajeni jesteśmy śpiewać. Może najpierw zauważmy jedną rzecz. Jezus Malusieńki. Tam jest podciąg na szóstym kanale. Znajdziecie Państwo kilka tabów, gdzie zamiast minus 6 z prymkiem, czyli podciągu na szóstym kanale na wdechu, mamy szósty kanał na wydechu. Mnie ta wersja się nie za bardzo podoba, ale ona jest akceptowalna i brzmi dla ucha nieźle. Następna rzecz, która może się wydać troszeczkę dziwna, jeśli jesteście przyzwyczajeni do innej wersji, to jest moment, gdy mamy matula sukienki. Dwa razy się to powtarza. I ja tak naprawdę z moich pasterek znam to troszeczkę inaczej niż zagram, a zagram zgodnie z tym, co jest w nutach. A w nutach mamy takie sylabizowanie matula a sukienki, czyli po prostu to a jest powtórzone, a su jest, tu mamy dwie ósemki, a w drugim przebiegu, już w ostatniej linijce matula sukienki, mamy sylabizowanie matula sukienki. Ja gram tutaj te dwie ósemki, które są w nutach. Jeżeli Państwu to nie odpowiada, to możecie pominąć dźwięk oznaczony piątką, dmuchanie w piąty kanał i po prostu przeciągnąć minus czwórkę i to też będzie dobrze brzmiało. Bardzo proszę, pierwsza wersja, zaczynamy od siódmego kanału na wydechu. Teraz spróbujemy zagrać tę kolędę troszeczkę szerzej, używając dwudźwięków czy akordów. Proszę Państwa, ja proponuję następującą wersję. Jezus Malusieńki leży wśród stajenki. Będziemy grali wszystko czystymi nutami, a to z powodu, że tam jest minus siódemka, do której nie pasuje dwudźwięk. Tam jest minus sześć na podciągu, też trudno coś z tym zrobić. Ale potem już płacze z zimna, aż do matula sukienki, aż do samego końca gramy to dwudźwiękami. Bardzo proszę, taka wersja. Na koniec proponuję Państwu wersję tej kolędy o oktawę niżej. To raczej jest wersja dla tych, którzy chcieliby potrenować swoje podciągi. I tu trzeba oczywiście uważać, bo te podciągi mają troszeczkę inną barwę niż grane normalne dźwięki. Jak popatrzycie Państwo, tam jest właściwie pół na pół podciągi i brak podciągów. Bardzo proszę tą wersję. Przy czym wersję tę nagrałem nie jak zwykle harmonijka i mikrofon w moim komputerze, ale zagrałem przez wzmacniacz, ale potem już z wzmacniacza nagrywałem normalnie mikrofonem komputerowym. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu za tę lekcję. Zapraszam Państwa do grania, czy to z podciągami, czy bez, czy to w jednej wersji, czy w drugiej. Życzę powodzenia, dużo wytrwałości i do usłyszenia.